Hej, cześć, witajcie moi drodzy w piątym unboxingu. Dzisiejszym produktem, które będę odpakowywał w mojej serii unboxingów, będą słuchawki z Creativa Fatality. Wiem, na pewno już większość to robiło, większość już miała te słuchawki, teraz na pewno już mają te słuchawki po 2-3 stówy, ale co mi tam, takie też będą dobre. Zacznijmy już od razu rozpakowywanie. Sądziłem, że słuchawki będą droższe, ale byłem zaskoczony, że już są w cenie 100 około złotych. Zresztą zawsze chyba były w takiej cenie. No, chyba że jak weszła premiera, to kosztowały wiele więcej. Ale moglibyśmy już zacząć rozpakowywać te nasze najdroższe słuchawki. Będzie tutaj ciężko, ale wspólnymi siłami coś możemy tutaj wykrzesać. Od razu bym chciał powiedzieć, że zrobię test również tych słuchawek, więc od razu po rozpakowaniu tych słuchawek będę się starał o test, żeby sprawdzić jakość tych słuchawek. One też mają mikrofony, tutaj jak widzicie, z takim złotym jackiem do podpięcia, więc zobaczymy, jak w ogóle te słuchawki będą działać. W ogóle jak ja to mam rozpakować, jak skomplikowanie to zrobili. O, tutaj jest kolejne. Jak coś, to powycinam te rzeczy, gdzie po prostu się męczyłem bardzo z tym otwieraniem. Ale myślę, że to już będziemy mieli za sobą. Gdzieś jeszcze mam do otworzenia, żebym nie miał żadnych zaskoczeń. Dobra, wszystko jest. Myślę, że teraz już mogę bezproblemowo. O, idzie, idzie, poszło. Zarąbiście. Chyba teraz to trzeba będzie tak wyjąć. Voila. Jakaś instrukcja, nieważne. To mogę odstawić na bok. Teraz mamy sam zestaw. Widzę, że tu są jacki różowe i zielone, czyli do audio i voice'u, żeby było nas słychać również. Ok, teraz trzeba taką rzecz zrobić. Dość nie. Niestandardową, ale idzie, idzie. Tu oczywiście trzeba będzie to jakoś rozwiązać. Gumowy. Guma do rozwiązania. Bez jaj. Szybciutko, już, już, już. Zaraz będziemy wam pokazywać same słuchawki. Nie, nie dzwońcie do mnie. Jak słyszeliście wibrację, to znaczy, że ktoś oczywiście SMS-a mi musiał wysłać. Wiedziałem, no, nie ma nigdy momentu, gdzie chciałbym sobie w spokoju nagrać unboxing. Zawsze się znajdą tacy ludzie, którzy będą mi przeszkadzać. O, widzę, że kabel dość długi. Dłuższy chyba niż od moich tamtych słuchawek z Aporteku. Dobra, idzie, 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 git ładnie. To może być też tutaj na bok. No i mamy nasze słuchaweczki. Proszę. O. Tak oto właśnie wyglądają te nasze słuchawki Fatality. O, chwileczkę. Będzie trzeba to jeszcze wyjąć dobrze, żeby się nie coś nie zepsuło przypadkowo. Dobra, idzie to wszystko bardzo łatwo. Oj, coś czuję, że te słuchawki naprawdę będą dobre, jak na taką cenę. Nie będę miał na co narzekać. To są nasze te przełączniki jacki, różowy i zielony. Tak oto wyglądają nasze słuchawki. Widzę, że skóra jest bardzo tutaj taka miękka w dotyku i przyjemna. Takie mamy jakby czerwone, jakby, nie wiem,
znaki, na którym biały symbol. Tutaj jest podpis samego gościa, który stworzył te sławki, jakiś Wendel Fatality, nie pamiętam tego gościa, nieważne, nie będę jego autobiografii przedstawiał, bo to nie jest tematem unboxingu. I tutaj mikrofon do podpięcia, oczywiście do samych słuchawek, tutaj zakładam je but, proszę bardzo. I tak wygląda cały zestaw słuchawek. Zaraz zrobimy test słuchawek, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej, jak to wszystko się prezentuje z tymi naszymi słuchawkami Creative Fatality. No cenę dałem no około 100 zł, bo to wiadomo, słuchawki takie będą miały koszty, ale miejmy nadzieję, że prezentować się będą świetnie. Zaraz zrobimy test, więc za dwóch. Okej, zaczynamy test słuchawek. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, myślę, że wszystko jest dobrze. I jeszcze chciałbym porównać mikrofon Fatality do StarTrusta, żebyście zobaczyli różnicę płynności głosu, jak go słyszycie, czy jest jakaś różnica między StarTrustem a Fatalitym. Zaraz zobaczycie. Więc teraz mówię przez StarTrusta. Na pewno musi być różnica. Jeżeli jest, to albo będę używał mikrofonu ze statywem, albo takiego przenośnego mikrofonika, którego sobie mogę podpiąć do słuchawek. Jak wolicie, wyraźcie opinię w komentarzu, jeżeli chodzi o same słuchawki, bo już mi się przyjemnie w nich siedzi, słucha, ogólnie wszystko jest naprawdę full wypas. Jednak wolę chyba siedzieć na moim mikrofonie StarTrusta, bo jak chyba słyszeliście, było trochę szumu. I no, ale nie wiem, mogę sobie go podpiąć tak po prostu, żeby sobie był tak dla ozdoby. Dlatego dziękuję wam bardzo za cały unboxing, którego produktem był Creative Fatality. Z tym oto mikrofonem, nie wiem co z nim zrobię tak naprawdę. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie całego unboxingu. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować, wyrazić opinię na temat słuchawek Fatality i czy chcecie, żebym siedział na tym mikrofonie, czy raczej na takim z StarTrusta. Wy już możecie zdecydować, ja w sumie też podejmę decyzję. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, na razie, yo!